Wznoszący się nad sercem Fenianu hotel Ryugyong przypomina mieszankę starożytnej piramidy i retrostatku kosmicznego. Został nazwany najbrzydszym budynkiem na świecie. Stojący 330-metrowy betonowy behemot przyćmiewa otaczające bloki mieszkalne. W momencie budowy Ryugyong miał być najwyższym hotelem na świecie, 99-piętrowym wieżowcem, który miał pokazać światła, w szczególności Korei Południowej, potęgę kraju Kim Il-sena. Plan nie wypalił i prace budowlane zostały wstrzymane w 1992 roku, pozostawiając jedynie opuszczoną konstrukcję. Zachodnia prasa nazwała to nieukończone marzenie Kima hotelem zagłady. Ale co spowodowało, że ten wielki projekt poszedł na marne? Jaka nieznana siła zamieniła ten socjalistyczny sen w szkielet z betonu? Odpowiedź na to pytanie jest jeszcze mroczniejsza, niż możesz się spodziewać. Dziś zajmiemy się najwyższym niezamieszkanym budynkiem na świecie i poznamy zapomnianą tragedię, która zamieniła ten hotel z marzenia w ponury pomnik śmierci i nędzy milionów Koreańczyków. Wyobraź sobie teraz taką scenę. Mamy rok 1986. W Ameryce prawie 7 milionów ludzi tworzy żywy łańcuch, zbierając pieniądze dla cierpiących głód w USA i w Afryce. Zebrano w ten sposób 34 miliony dolarów, ale dla potrzebujących niestety trafia tylko 15 milionów, ale pomińmy ten znany wszędzie temat znikających pieniędzy. W Europie w tym czasie w Czarnobylu reaktor numer 4 po wybuchu zieje promieniowaniem jak gotujący się czajnik. Tymczasem w Fenianie Kim Il-sen, najwyższy przywódca, ma wielki problem. Problem, który prześladuje go od co najmniej 5 lat. Kim Il-sen boi się, że jego kraj zostanie w tyle za swoim południowym sąsiadem. Dla młodych widzów może to brzmieć, no jak, no przecież chwila, Korea Północna to uboga komunistyczna dziura, podczas gdy Korea Południowa to nowoczesne kapitalistyczne społeczeństwo. Tak, ale nie zawsze tak było. Mniej niż dekadę wcześniej, w połowie lat 70. obie Koree były w przybliżeniu porównywalnie rozwinięte gospodarczo. Obie były dyktaturami, obie polegały na zagranicznych sojusznikach, aby przetrwać, i obie miały podobnej wielkości gospodarki. Ale nadeszły lata 80. i Kim Il-sen z Korei Północnej patrzył ze zdumieniem, jak Korea Południowa w niesamowitym tempie rozwijała skrzydła i swoją gospodarkę. W 1981 roku Seul wygrał nawet prawo do organizacji letnich Igrzysk Olimpijskich, które odbyły się tam w 1988 roku. W 1986 roku południowo-koreańscy budowniczowie pracujący w Singapurze zbudowali najwyższy na świecie hotel. Szczerze mówiąc, osiągnięcia południa zaczynały sprawiać, że socjalistyczna utopia Kima wyglądała jak państwo z kartonu i szybko zostawał ze swoimi marzeniami w tyle. Kim Il-sen potrzebował planu, czegoś, co mogłoby zepchnąć południe na dalszy plan i pokazać całemu światu, że to właśnie Fenian jest tam, gdzie warto żyć. Patrząc na swój zacofany już wtedy kraj, najwyższy przywódca w końcu wpadł na pomysł. Dlaczego nie prześcignąć południa w ich własnej gierce? W tym samym roku, 1986, Fenian ogłosił dwie rzeczy, które miały przebić nawet Igrzyska Olimpijskie i najwyższy hotel na świecie. W ciągu 3 lat Korea Północna zorganizuje własne Igrzyska Olimpijskie i co najlepsze, wszyscy uczestnicy tej imprezy będą nocować w nowo wybudowanym hotelu, jeszcze większym niż ten południowo-koreański. W najwyższym hotelu na świecie. Jeśli chodzi o plan, to był naprawdę dobry. Porównywalny z takim, jak chcąc upodlić byłą narzeczoną, organizuje się swój ślub obok lokalu, gdzie była ma swój ślub. Oczywiście na swoim, mając 2 razy więcej gości i atrakcji. No cóż, takie właśnie były realia dyktatury. Cóż mieli zrobić ludzie z otoczenia przywódcy? Cóż mieli powiedzieć obywatele, powiedzieć nie Kim Il-senowi? Nie, to było niemożliwe, no chyba, że już nie cieszył kogoś ten świat, a pamiętajmy, że kara w Korei Północnej była i jest współdzielona z rodziną. Więc prace nad hotelem Ryugyong rozpoczęły się w 1987 roku. Z zamiarem zakończenia budowy przed rokiem 1989. Plany były naprawdę szalone. Ryugyong miał mieć 330 metrów wysokości, 3000 pokoi i między 5 a 7 restauracjami z panoramicznym widokiem na stolicę kraju Kima.
Był też zaprojektowany tak, aby służył długo, zbudowany wyłącznie z wytrzymałego betonu. I to właśnie tłumaczy, dlaczego hotel wygląda prawie jak piramida. Celem tego było, aby rozłożyć ciężar całego betonu na dużej powierzchni. Ale jest jeszcze jedno tego wyjaśnienie. Od połowy lat 80. Kim już przygotowywał drogę dla swojego syna Kim Jong-ila. Tak w tym filmie pojawi się więcej Kimów, a więc Kim Il-sen kreował już swojego syna Kim Jong-ila na przyszłego władcę. Nie najwyższego, bo wiadomo, że do teraz Kim Il-sen, choć jest już mumią, to dalej jest tam najwyższym wodzem, ale wracając do tematu. Integralną częścią mitu o narodzinach Kim Jong-ila było to, że urodził się na górze Pektu. Co lepszego mogłoby przypominać ten mit wiernym partyjnym wyznawcom, niż zbudowanie olbrzymiej góry w Fenianie, która będzie nad nimi czuwać. Tego samego roku, w którym rozpoczęto pracę, Kim zarządził, że Ryugyong będzie specjalną strefą, gdzie dopuszczalne będą kasyna i kapitalistyczne rozrywki oraz asortyment zachodni, jak to było u nas w Peweksach. Było to częścią planu Kima, by przyciągnąć ponad 200 milionów dolarów inwestycji z zachodu. Wyobrażał sobie nawet, że grupy turystyczne z Japonii będą nocować w hotelu i nigdy nie będą musiały opuszczać jego ogromnych terenów. Kim Il-sen nie wiedział wtedy jednak, że żadne z jego wielkich marzeń nigdy się nie spełni. W ciągu zaledwie 5 lat Ryugyong nie stał się symbolem sukcesu Korei Północnej, ale jego nagłego upadku. Chociaż gdybyś odwiedził Fenian w 1989 roku, mógłbyś pomyśleć, że odwiedzasz miasto pełne życia. W miarę zbliżania się festiwalu młodzieży i studentów Kima, reżim szastał pieniędzmi na modernizację stolicy. Otwierano nowe drogi, budowano nowy stadion, modernizowano lotnisko, ale nad tym wszystkim stała spoglądająca spokojnie na miliony ludzi poniżej nieukończona sylwetka najwyższego hotelu na świecie. Tak, nieukończona. To był znak nadchodzących wydarzeń. Hotel przegapił swoją datę ukończenia w 1989 roku. Ale to nie było problemem. Rząd po prostu przesunął termin na rok 1992 i udawał, że takie były cały czas plany. Przypomnijmy, że to była dyktatura. No kto by się sprzeciwił, kto by to kwestionował? Marny byłby jego los. 1 lipca 1989 roku świat zjechał do Feniadu, na nazwijmy to tak niby olimpiadę. I mówimy naprawdę o całym świecie. Reprezentanci dotarli do Korei ze 175 krajów, nawet z USA. Wiem, teraz to brzmi niewiarygodnie, ale tak samo niewiarygodne było to, jak wszyscy zjechali na Igrzyska Olimpijskie w 1936 roku do nazistowskich Niemiec. Do pana z wąsikiem. Wtedy w 1989 roku Kim Il-sen przez cały tydzień uśmiechał się błogo do 22 tysięcy sportowców rywalizujących w jego kraju. Wtedy to była Północna Korea w swoim najlepszym wydaniu. Błyszcząca w letnim słońcu, szczyt komunizmu. Kim cieszył się tym błyszczącym momentem, ale prawdopodobnie ten tydzień w lipcu 1989 roku był ostatnim razem, kiedy słońce zaświeciło w Fenianie. Dobra, teraz przeskoczmy o 2 lata w przód do 1991 roku. Na horyzoncie Ryugyong pozostawał nieukończony, prace postępowały powoli. Oczekiwane inwestycje zagraniczne dla Kima nigdy się nie pojawiły. Aby nadrobić braki, wpompował do hotelu nawet 2% PKB kraju. I to było wielkim problemem, ponieważ gospodarka północy była już bliska upadku. Zaledwie 5 miesięcy po błyszczącym lecie Kima w 1989 roku mur w Berlinie runął z hukiem odczuwalnym na całym świecie. W ciągu kolejnych 2 lat komunizm upadł w Europie, ZSRR rozpadł się, a dotacje Kremla dla Fenianu całkowicie wyschły. Bez tych dotacji marzenie o Ryugyong skazane było na porażkę. W 1992 roku w obliczu stagnacji gospodarczej Kim ostatecznie odciął finansowanie najwyższego hotelu na świecie. Prace zostały przerwane. Mimo, że osiągnął swoją pełną wysokość 330 metrów, Ryugyong nie miał wykończonej elewacji, stał tylko potężny betonowy szkieletor. Ostatni raz wyodzieli stamtąd pracownicy, pozostawili za sobą mroczny pomnik, martwy hotel górujący nad finansowo zrujnowanym krajem i miastem. Jedynym śladem wielkiego marzenia Kima był zardzewiany żółty dźwig pozostawiony na szczycie piramidy Ryugyong. W kolejnych latach Ryugyong stał się symbolem katastrofy ogarniającą Koreę Północną. Kryzysu spowodowanego
pychą, nieudolnością i niekompetencją kryzysu znanego na Zachodzie jako Wielki Głód w Korei Północnej. Ale zanim przejdziemy do tej przerażającej części dzisiejszej historii, musimy się cofnąć i wyjaśnić, jak to się stało. Jak triumf z lipca 1989 roku mógł przemienić się w nieopisany horror połowy lat 90. Aby to zrobić, musimy wrócić do samego początku Korei Północnej. Kraj powstał z popiołów II wojny światowej, wcielony do Imperium Japońskiego w 1910 roku. Półwysep Koreański został podzielony podczas zakończenia II wojny światowej po wspólnych inwazjach Sowietów i Amerykanów. Amerykanie zajęli południe, a Sowieci północ. Gdy nadszedł czas zakończenia okupacji w 1948 roku, obie Koree ogłosiły się niepodległymi, ale żadna z nich jeszcze nie była naprawdę opłacalnym państwem. Obydwie polegały na jałmużnach od swoich opiekunów, by przetrwać. Na północy głównie przyjmowano je w formie dotacji żywnościowej. Kiedy Korea podzieliła się, południe zabrało całą dobrą uprawną ziemię, podczas gdy północ została zasypana kawałami skalistych pól, w których można było uprawiać niewiele. Ale to nie było problemem, tak długo jak trwały dotacje ze Związku Radzieckiego. Jedynym kłopotem było to, że Kim nie był całkowicie pewny, czy będą one nadal płynęły. Niedługo po tym, jak Korea Północna stała się państwem komunistycznym, Chiny również przyjęły komunizm, ale zamiast być jak poukładane dwie sojusznicze Koree, Kim już od początku był bardziej w tyle i na straconej pozycji. Problem polegał na tym, że i Chiny, i Związek Radziecki chciały być liderami świata socjalistycznego, a wszystkie inne narody miały ich naśladować. To było w porządku, kiedy Mao był praktycznie bezwąsą wersją Stalina, ale po śmierci Stalina Mao Tse-tung skręcił w innym kierunku i stało się to problemem. Kim Il-sen stanął między dwoma zaprzyjaźnionymi państwami, które przestały się dogadywać, ale nie chciał brać strony żadnej z nich, nie chciał się narazić ani Chinom, ani Związkowi Radzieckiemu. Dlaczego? Proste, bo byli jego sponsorami. Jedynym sposobem uniknięcia w przyszłości braku dosłownie wszystkiego było całkowite uniezależnienie się Korei Północnej. Ale jak wziąć kraj fizycznie niezdolny do wyżywienia się i uczynić go samowystarczalnym? Proste, kłamiesz. W połowie lat 50. Kim ujawnił nową filozofię przewodnią swojego narodu – Juche. A co to? No właśnie, to jest trudne do wyjaśnienia, ponieważ Kim zmieniał dokładne znaczenie, o co w tym chodzi, kiedy tylko mu to odpowiadało. Ale podstawową zasadą była samowystarczalność. Szczególnie w zakresie żywności, początkowo było to naprawdę dzieło sztuki, performance. Sposób dla Kima, aby pokazać swoim międzynarodowym zwolennikom, że naprawdę ich nie potrzebuje. Gdy nadszedł rok 1980, Kim postanowił naprawdę wdrożyć to w Korei. Wieśniacy zostali wysłani na wycinkę drzew i uprawę każdego wolnego kawałka ziemi. Niestety spowodowało to katastrofalne skutki uboczne. Po pierwsze, powszechne erozje gleby, które zaszkodziły żniwom na wiele lat. Po drugie, przekonało elitę, że Korea Północna naprawdę mogłaby samodzielnie funkcjonować. Kluczowym elementem tego ostatniego były nowe importy nawozów ze Związku Radzieckiego. Dały one ogromne plony, więc gdy Kim wyruszył, by zwiedzać nowe farmy, pomyślał: do cholery, my na pewno potrafimy się wyżywić. W momencie, gdy nadgonimy główny wątek naszego filmu, w 1992 roku, gdy prace właśnie zakończyły się na Ryugyong, Korea Północna była w bardzo niebezpiecznym punkcie. Kim ma niemal zrujnowaną gospodarkę, budując ten głupi hotel, sektor rolny, który wyczerpał ziemię do granic i teraz nie przynosi żadnego dochodu, tylko straty, i klasę rządzącą całkowicie przekonaną, że ich kraj naprawdę może się sam wyżywić. Gdy Związek Radziecki nagle przestał istnieć, zabierając ze sobą dotacje na nawozy, ostatni klocek destrukcyjnej układanki trafia na miejsce. Pomimo planów Kima, jego kraj dosięga największa porażka od początku istnienia. Początek katastrofy nastał 8 lipca 1994 roku, gdy Kim Il-sen zmarł. W chwili śmierci Kima ciemne chmury zbierały się wokół Korei Północnej, ale nawałnica jeszcze się nie zaczęła. Spadnie ona za to na jego syna Kim Jong-ila, który przejął odpowiedzialność za około 25 milionów ludzi. I to był problem, ponieważ Kim Jong-il był jeszcze mniej odpowiedzialny jak ojciec. Podczas gdy Kim Il-sen był przynajmniej weteranem, który walczył z japońskimi okupantami,
Kim Jong-il był zepsutym, rozpieszczonym i absolutnie sadystycznym przywódcą. Nie mógł dobrze zarządzać gospodarką, a nawet nie mógł nią źle zarządzać, bo to wymagałoby pewnej podstawowej wiedzy o tym, jak działa gospodarka. Dokładnie wtedy erozja gleby, utracone dotacje na nawozy, finanse złamane budową hotelu Ryugyong i obsesja samowystarczalności zderzyły się, tworząc jedno z najbardziej niszczycielskich głodów w historii. W lecie 1994 roku na terenie całego kraju wystąpiły niedobory żywności. W odpowiedzi reżim wymyślił radosne hasło: jedzmy tylko 2 posiłki dziennie. Ale nie pozwól, że słowo jedzmy wprowadzi cię w błąd, myśląc, że istniał jakiś wybór. Rząd miał pełną kontrolę nad dystrybucją żywności. Jeśli chcieli, żebyś jadł tylko 2 posiłki dziennie, to tylko tyle dostaniesz. Ale nawet to nie spowolniło rosnącego kryzysu. Na początku Kim Jong-il pozwolił na racjonowanie jedzenia na zasadzie lojalności. Ci, którzy bezgranicznie podlegali reżimowi, dostawali wystarczająco dużo, żeby przeżyć. Ci podejrzewani o dezercję głodowali na śmierć, ale niedługo nie wystarczyło jedzenia nawet na to. W 1995 roku katastrofalne powodzie zrujnowały niewielkie uprawy, które pozostały. W panice reżim oskarżył rolników o ukrywanie plonów i zmniejszył im racje żywnościowe. W obliczu niższych racji za fałszywe oskarżenia o ukrywanie plonów rolnicy Korei Północnej zaczęli je ukrywać naprawdę. W wyniku tego wielu rolników zostało straconych, chociaż nie było nikogo, kto mógłby zająć ich miejsce. Ci, którzy przeżyli, po prostu mogli przekupić żołnierzy trochę z tych ukrytych zbóż. Tak czy inaczej, skąpe plony pozostały poza zasięgiem ludności niezwiązanej z rolnictwem. Pod koniec 1996 roku państwo praktycznie upadło. Doszło do powszechnego głodu, ludzie uciekali z kraju do Chin, a w Fenianie, mieście tylko dla lojalistów partyjnych, ludzie cierpieli na takie niedożywienie, że skóra zaczęła łuszczyć się z ich twarzy. Przez cały ten czas głodu tylko wojsko mogło mieć cokolwiek zbliżonego do normalnej diety, koniecznej dla zapobiegania buntowi. Ale był jeden wyjątek od tej całej nędzy. W trakcie największego głodu Kim Jong-il miał kucharzy sprowadzonych z 5-gwiazdkowych hoteli na całym świecie, aby przygotowywali mu przysmaki. Podczas gdy dyktator napychał brzuch, Holokaust rozgrywał się w wioskach. Teraz przygotuj się, bo ten fragment będzie naprawdę drastyczny. Podczas największego głodu w Korei Północnej dzieci uciekały z głodujących wiosek do miast. Setki, tysiące, dziesiątki tysięcy niedożywionych dzieci zalały miasta takie jak Hongin. Tam spały na zewnątrz, na ulicach, na dworcach kolejowych, w parkach, gdziekolwiek było miejsce. Wkrótce te dzieci zaczęły znikać, porwane z ulicy w środku nocy. Podczas gdy większość z nich zmarła po prostu z głodu lub wychłodzenia, niewielką liczbę mógł spotkać o wiele gorszy los. Według plotek sprzed laty, dzieci były porywane przez głodujących ludzi, aby je zjeść. Nie ma możliwości, aby to potwierdzić, że ta historia jest prawdziwa, bo Korea Północna jest tak odcięta od świata, że niemożliwe jest zweryfikowanie czegokolwiek, co działo się w tych ponurych latach. Wszystko, co wiemy, to zeznania uchodźców, ale sam fakt istnienia tej historii pokazuje, jak bardzo źle było w latach 90. Rząd nazwał okres głodu marszem wyczerpujących od działania wojskowego, które podjął Kim Il-sen przeciwko Japończykom w głębokiej zimie, zmuszając swoich żołnierzy do marszu mimo zimna. Istnieją opowieści, niektóre potwierdzone zeznaniami naocznych świadków, o rodzinach wypędzających swoich starszych krewnych na śmierć, aby dzieci mogły przetrwać. Istnieją również opowieści o chłopach zmuszonych sytuacją do jedzenia trawy, o prawie całkowitym wyginięciu populacji żab, gdy ludzie zaczęli je jeść. Śmiertelność niemowląt gwałtownie wzrosła, całe pokolenie dzieci dorastało z wadami fizycznymi i psychicznymi spowodowanymi skrajnym niedożywieniem. Ogólnie rzecz biorąc, niemożliwe jest określenie kosztów wyczerpującego marszu. Północno-koreański rząd twierdził, że zginęło 240 tysięcy osób, ale najczęstsza ocena oscyluje między 2,5 a 3,5 miliona. To odpowiadało 10% całej populacji kraju. To dlatego nazwałem hotel Ryugyong na początku tego filmu pomnikiem śmierci i nędzy milionów Koreańczyków. Ten hotel może nie był jedynym czynnikiem upadku Korei, ale znacząco pomógł zrujnować gospodarkę, stawiając północną Koreę na ścieżce głodu.
Gdy wreszcie w 1996 roku Fenian porzucił element rolniczy Dżucze i błagał społeczność międzynarodową o pomoc żywnościową, na początku zachodnie narody zwlekały. Potem się zgodziły, ale przekierowali pomoc przez Fenian, gdzie czarny rynek wykorzystał ją i sprzedał z zyskiem. W lepszym świecie Ryugyong pozostałby nieukończony, aby upamiętnić to, co się właśnie wydarzyło. Pomnik dla tych milionów, którzy umarli z głodu. Ale Korea Północna jest inna. Nie przyzna się do porażek, wymyka się w zapomnieniu i ukrywaniu. I nie minęło wiele czasu, a prace na Ryugyong zostały rozpoczęte, a hotel przynajmniej z zewnątrz został wykończony. W 2008 roku koncern Orascom z Egiptu ogłosił niespodziewaną wiadomość. Będą budować pierwszą sieć 3G w Korei Północnej. W ramach swojej umowy zgodzili się jednocześnie ukończyć elewację Ryugyong. Wzbudziło to więcej niż kilka wątpliwości. Do 2008 roku Korea Północna stała się międzynarodowym wyrzutkiem. Przeprowadziła pierwszą próbę bomb atomowych i została nazwana częścią osi zła przez ówczesnego prezydenta George'a Busha. W tym samym roku Orascom usunął rdzewiający dźwig z dachu hotelu, kończąc 16-letnią przerwę w budowie. Przez kolejne 3 lata powoli pokrywali betonową konstrukcję szkłem, zamieniając to, co było betonowym pomnikiem, w nowoczesny wieżowiec. Nawet przed ukończeniem reżim już aktywnie przyjmował zmiany. 1 maja 2009 roku Ryugyong rozpoczęło spektakularny pokaz sztucznych ogni, rozświetlając nocne niebo. Niedługo po tym, jak Orascom ukończył elewację hotelu, Kim Jong-il wreszcie odszedł w zaświaty, a władza przeszła na Kim Jong-una. Podobnie jak jego ojciec i dziadek, Kim Jong-un od razu zabrał się do pracy nad hotelem. Pierwotnie planowano sprzedać go luksusowej sieci hotelowej. W 2013 roku niemiecka grupa Kempinski nawet ogłosiła, że przejmie Ryugyong. Ale ta umowa szybko upadła. W tym samym czasie pojawiły się zdjęcia wnętrza budynku. Tak gołego i pustego jak zawsze. Podczas gdy elewacja była teraz gotowa, wnętrze wyglądało, jakby nic się tam nie miało dziać. I tak zostało. Gdy trzeci Kim wcielał się w swoją rolę i detonował broń nuklearną, Ryugyong dalej stał pusty. Jego elewacja błyszczała, a wnętrze pozostało puste i martwe. Wygodna metafora dla reżimu, która go zleciła. Ale wygląda na to, że historia Ryugyong jeszcze się nie skończyła. W 2018 roku do hotelu dodano lampy LED, które wyświetlają falujące flagi i propagandę na całe miasto. Na początku pokaz świateł był włączany tylko na specjalne okazje, ale od 2019 roku był włączany w większość wieczorów, od godziny 19 do 22. Co ciekawe, w mieście, gdzie elektryczność jest często racjonowana. Nie wiem, czy to znak, że reżim ma jeszcze plany dotyczące hotelu. Z Koreą Północną jest tak, że nic nie wiadomo. Dziś hotel Ryugyong to dziwne miejsce. Jest bezużyteczny jako budynek, ale jest bardzo użyteczny do siania propagandy. Jest to taki największy billboard świata. Może się okazać, że Kim Jong-un ma jakiś wielki plan z nim związany, ale możemy być pewni, że międzynarodowi inwestorzy nigdy tam nie przybędą. Korea Północna to państwo, które konsekwentnie przeciwstawia się obserwacjom z zewnątrz. Nie zachowuje się jak inne narody. Wtedy, gdy powinna upaść, ona tylko wahała się na zagipsowanych, połamanych nogach. Obywatele zamiast obalić swojego przywódcę, pozostali przez niego zastraszeni. W takim państwie wszelkie nasze przewidywania dotyczące losu Ryugyong są skazane na niewiadomą. Podobnie jak Pałac Ceaușescu w Rumunii, hotel Ryugyong to luksusowy symbol zniewolenia, wspaniały pomnik wielkiego ego jednego człowieka, zbudowany nawet gdy jego naród głodował. W przeciwieństwie do Korei Północnej, Rumuni zareagowali i w grudniu 1989 roku obalili komunistyczny rząd Ceaușescu i zastrzelili dyktatora i jego żonę przypartych do ściany. Dziś pałac parlamentu jest używany przez rząd cywilny. Teraz to już nie tylko symbol ucisku, ale nowoczesnego państwa, które odrzuciło komunizm. Korea Północna może nadal zostanie zamkniętym na świat krajem. Hotel Ryugyong może nadal być pustym, lśniącym pomnikiem, upamiętniającym śmierć milionów. Ale niekoniecznie tak zostanie. Może się okazać, że ostatni rozdział historii Ryugyong dopiero przed nami. Rozdział, w którym będzie symbolizować coś potężniejszego niż mrok, śmierć i głód. Rozdział, w którym będzie symbolizować nadzieję. Na razie się na to nie zanosi, ale miejmy nadzieję, że ludzie w Korei Północnej się ockną jak w Rumunii.
System się zmieni, obywatele w końcu będą wolni we własnym kraju, a zwiedzając stolicę popatrzą z wierzchołka hotelu Ryugyong na wolny, rozwijający się kraj i puste podesty po pomnikach przywódców, którzy ich zniewolili. Dziękuję bardzo, że dzisiaj byłeś tutaj ze mną. Mój kanał nazywa się Spina, a to był film z playlisty Spina Rozkminia. Jeśli podobał Ci się ten film, albo dowiedziałeś się czegoś nowego, zrób mi przysługę i polub ten materiał. Zasubskrybuj mój kanał, skomentuj, udostępnij swoim znajomym. To naprawdę pomoże mojemu kanałowi. A jeśli jest historia, którą chciałbyś zobaczyć lub dowiedzieć się więcej, oglądaj moje pozostałe filmy lub napisz w komentarzu, o czym zrobić kolejny film. Jeśli chciałbyś wesprzeć mój kanał, zapraszam na mojego Patronite'a, a za wsparcie bardzo dziękuję. To wszystko na dzisiaj, do następnego razu, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!